Witam Państwa bardzo serdecznie i otwieram dzisiejszą 14. sesję Rady Gminy Sosnówka. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy Sosnówka, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania ważnych wyborów oraz prawomocnych uchwał. Przejdziemy do punktu 2b, przyjęcie porządku obrad. Odczytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi a, stwierdzenie kworum. Punkt drugi b, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi c, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty, uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Punkt a, przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta. Podpunkt b, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podpunkt c, przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Podpunkt d, dyskusja. Podpunkt e, przedstawienie zmian wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i podjęcie uchwały. Podpunkt f, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez wójta. Podpunkt piąty, zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Punkt szósty, zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Punkt siódmy, uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety ryczałtu przewodniczącemu rady i diet radnym. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta gminy. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2021 rok. Punkt jedenasty, wolne wnioski. Punkt dwunasty, zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do przedstawionego, proponowanego porządku obrad? Jeśli nie, przystąpimy do głosowania nad porządkiem obrad. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Głosów za 12, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że sesja 14 będzie obradowała według proponowanego porządku. Przechodzimy do podpunktu C, punktu drugiego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był dostępny przed sesją oraz w internecie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, jakieś pytania co do protokołu z poprzedniej 13 sesji Rady Gminy? Jeśli żadnych pytań, żadnych uwag nie ma, przystąpimy do głosowania nad porządkiem, nad protokołem, przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie dłoni. Dziękuję bardzo. Głosów za 12, głosów przeciw, wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej 13 sesji Rady Gminy został podjęty. Przejdziemy do punktu trzeciego, sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym i tutaj głos oddaję dla wójta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jak wiadomo, mamy cały czas pandemię i kwarantannę, więc wszystkie działania są utrudnione, jednak mimo wszystko to, co udało nam się zrobić pomiędzy tymi sesjami, jak wiedzą Państwo, został przez premiera utworzony Fundusz Inicjatyw. Złożyliśmy tam jeden wniosek na pierwsze rozdanie, niestety nie otrzymaliśmy środków. Co z tym się działo, na pewno doskonale Państwo wiecie, bo w prasie było o tym dosyć głośno. Otworzył się drugi nabór i złożyliśmy tutaj trzy wnioski na wkłady własne do naszych inwestycji, to jest na 1 240 000, 1 175 000 i 537 900 000. Czekamy na rozstrzygnięcie. Udało nam się wymienić samochód strażacki w Motwicy. I to, co jeszcze nam się udało, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy, niejednokrotnie mówiłem o drodze
gminnej tak zwanej drodze koło Winniczuka. Nie składałem tam dwa razy wniosek do FOGR-u i do Wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych. Nie dostaliśmy pieniędzy, droga niszczeje. Mówiąc o tym nieraz na sesjach i nie było, radni przyznawali mi rację, więc zrobiliśmy te środki, korzystając z tego, że mamy zabezpieczone środki na drogi z Wojewódzkiego Funduszu, a nie było rozstrzygnięcia tego, więc korzystając z tych środków, tą drogę, myślałem, że uda nam się ją zrobić. Do dzisiaj niestety deszcz przeszkodził, ale mam nadzieję, że dzisiaj zostanie ta droga skończona. Myślę, że to dosyć ważna inwestycja, przynajmniej dla części gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, jeszcze pan. Tak, w nawiązaniu, przepraszam, bo tutaj tylko będę prosił o przeniesienie środków z zabezpieczonych na inną drogę, czyli na drogę w przechodzie, a po nowym roku już, żeby nie zmieniać całego budżetu, a po nowym roku ze środków własnych z powrotem uzupełnimy tą drogę, środki własne zabezpieczone na tą drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, przejdziemy do punktu czwartego. Uchwalenie budżetu gminy na 2021 rok. Podpunkt A. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta. I w tym punkcie poproszę panią Renatę Skarbnik, Renatę Tkaczuk, panią Skarbnik o przedstawienie uchwały projektu. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Sosnówka na 2021 rok. Podstawowe wielkości projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. W projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 14 102 580 71, wydatki w wysokości 18 652 500 wydatki w wysokości 18 652 524 58, przychody w wysokości 4 749 943 87 i rozchody w wysokości 200 tysięcy. Szacunek dochodów budżetu gminy Sosnówka na 2021 rok oparty jest na przewidywanych wykonaniach dochodów w roku 2020. Ponadto wykorzystano wskaźniki do budżetu podane przez Ministerstwo Finansów w wyżej cytowanych pismach opublikowanych w Monitorze Polskim, ceny żyta i drewna, stawki podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości oraz dane księgowe ze sprawozdania dochodów i wydatków gminy za 10 miesięcy 2020 roku. Przy opracowaniu projektu przyjęto takie same wskaźniki, jak przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2021 rok. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamika nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, wzrost płacy minimalnej o 200 zł do kwoty 2800. Kwoty przewidzianych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2021 rok. Jednak do czasu uchwalenia budżetu państwa będą one stanowić podstawę gospodarki finansowej gminy. Ostateczne kwoty będą znane dopiero po wejściu w życie ustawy na 2021 rok. Dochody budżetu gminy Sosnówka na 2021 rok prezentują się w następujących proporcjach. Dochody bieżące w kwocie 10 957 967, co stanowi 77,7% dochodów ogółem, i dochody majątkowe 3 144 613 71, co stanowi 22,3%. Dochody własne, rolnictwo. Dochody z tytułu opłaty za dzierżawione obwody łowieckie przyjęto w takiej samej wysokości jak w roku 2020. Dostarczanie wody. Pozostawiono stawkę opłaty za 1 metr sześcienny wody jak w roku 2020, czyli 2 zł netto i opłata abonamentowa 10 zł brutto za kwartał. Gospodarka mieszkaniowa. Dochody w tym dziale dotyczą czynszu lokalowego i mieszkaniowego oraz dzierżawy. Planowane dochody przyjęto zgodnie z zawartymi umowami, oparte o szacunek wykonania
dochodów w 2020 roku. Ewentualne wynajmy świetlic na uroczystości rodzinne. Analizując umowy z roku 2020 oraz opłata za administrowanie. Dochody od osób fizycznych i prawnych. Wpływy z karty podatkowej. Przyjęto wysokości należnych wpłat za rok bieżący. Podatek rolny nie ulegnie zmianie. Szacowany na poziomie roku 2020. Podatek od nieruchomości na poziomie roku 2020. Podatek leśny na poziomie roku 2020. Podatek od środków transportowych nie ulegnie zmianie. Oparty o szacunek z roku 2020. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, karty podatkowej, opłaty skarbowej oszacowane zostały na poziomie stawek z 2020 roku. Podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania tego roku. Wpływy z udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z pismem z ministerstwa. Za sprzedaż napojów alkoholowych przy ilości punktów sprzedaży wysokości opłat za wydanie decyzji, podobnie jak w roku 2020. Odsetki za nieterminowe płatności podatku przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania tego roku. Różne rozliczenia. Wysokość rocznej subwencji ogólnej dla gminy Sosnówka jest wyższa w stosunku do roku 2020. Subwencja, w tym subwencja wyrównawcza jest wyższa o 165 455, subwencja oświatowa wyższa jest o 311 tysięcy i równoważąca jest wyższa o 23 969. Pozostałe dochody. Odpłatność za wyżywienie. Zakłada się pozostawienie odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w wysokości 2,40 za posiłek. Fundusz alimentacyjny zaplanowano w wysokości zgodnie z pismem z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwroty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, opłatność za 4 osoby i usługi opiekuńcze 14 osób. Wpływy ze środków i opłat za kar, i kar za korzystanie ze środowiska. Pozostałe dochody występujące sporadycznie będą wprowadzane do planu w ciągu roku. Dochody majątkowe. W związku z otrzymaniem przez gminę Sosnówka w 2020 roku dofinansowania tylko 55% kosztów kwalifikowalnych do projektu OZE, część osób zrezygnowała i realizacja została przesunięta na rok 2021. Zaplanowano dochody w związku z przystąpieniem do projektu rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka, gdzie zaplanowano budowę sieci wodociągowej we wsi Motwica, przebudowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Sosnówce. Realizacja w 2021 roku. Dalszy ciąg realizacji projektu, modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Sosnówka i Jabłoń. Dotacje na zadania zlecone. Wysokość dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z pismami z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymaliśmy plan dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych. Kwoty dotacji celowych porównywalne do roku 2020. Z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wydatki. Wydatki budżetu gminy Sosnówka na 2021 rok prezentują się następująco. Wydatki bieżące w kwocie 10 322 744 12, co stanowi 55,34% wydatków ogółem i wydatki majątkowe 8 329 780 46, co stanowi 44,66%. Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu oparto się przede wszystkim na propozycjach rad sołeckich przedłożonych przez kierowników jednostek szkół i GOPS-u, instytucji kultury, GOK i biblioteki, planach finansowych, wnioskach poszczególnych sołectw w sprawie rozdysponowania funduszu sołeckiego oraz zawartych umowach. Wydatki bieżące, zadania własne, rolnictwo i łowiectwo. Planuje się obligatoryjny odpis na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Zabezpiecza się środki na utrzymanie sieci wodociągowej, energię, dozór techniczny, konserwację urządzeń, opłaty za pobór wody do Urzędu Marszałkowskiego, usuwanie ewentualnych awarii. Zakłada się sukcesywny przegląd hydrantów. Opłata do Zarządu Wód Polskich. Transport i łączność. W ramach Funduszu Sołeckiego środki przeznacza się na remonty dróg równarką, tłuczniem. Zabezpiecza się również środki na remonty przepustów i zimowe utrzymanie przejezdności dróg. W związku ze staleniem gruntów w obrębie Pogorzelca i Dębowa zabezpieczono środki na wydzielenie nowo projektowanych dróg gminnych.
Działalność usługowa, plany zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące działek na terenie gminy Sosnówka, informatyka, utrzymanie trwałości projektu, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wynagrodzenie koordynatora i opłata za internet i ubezpieczenie do kwietnia 2021 roku. Administracja publiczna, zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Rady Urzędu związane z realizacją ustawowych zadań. Środki będą przeznaczone na wypłatę diet radnym, ryczałtu sołtysów za posiedzenie w komisjach w ciągu roku oraz ryczałt przewodniczącemu. Pozostawia się taką strukturę zatrudnienia jak w roku bieżącym. Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia pochodne oraz niezbędne zakupy bieżące. Zaplanowano wypłatę jednej nagrody jubileuszowej oraz jednej odprawy emerytalnej. Zabezpiecza się środki na promocję gminy, a także składki na Związek Gmin Lubelszczyzny Euroregion Bóg. W rozdziale 750-95 ujmuje się również wydatki związane z poborem podatków, inkaso sołtysów, opłaty egzekucyjne komornicze. Zgodnie z pismem Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie zaplanowano świadczenia na rzecz MZC we Włodawie. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Zgodnie z podaniem Straży Granicznej w Słowatyczach oraz Komendy Miejskiej w Policji planuje się wsparcie tych jednostek. Środki będą też przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, opał, energia, udział strażaków w akcjach i szkoleniach, paliwo, oleje, niezbędne naprawy i ubezpieczenie samochodu. Pozostawia się dotychczasowy stan zatrudnienia kierowców w czterech jednostkach. Planuje się wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym wydziela się rezerwę celową na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowywanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie na występowanie sytuacji kryzysowych i odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru. Jest to kwota 30 330. Kwota znacznie większa niż w latach ubiegłych ze względu na wzrost wydatków budżetu. Obsługa długu publicznego. Odsetki od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Sosnówce, poręczenia i gwarancje dotyczą Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie. Różne rozliczenia. Wydziela się rezerwę ogólną w kwocie 18 652,52. Oświata i wychowanie. W gminie funkcjonuje jedna szkoła publiczna, to jest szkoła podstawowa oraz jedna szkoła niepubliczna. Na prowadzenie szkoły niepublicznej w Motwicy wydziela się dotację wyliczoną zgodnie ze złożonym wnioskiem stowarzyszenia prowadzącego tą szkołę. Uchwałę o udzieleniu dotacji wstępną wielkością subwencji. Planowane wydatki będą przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, wypłatę 5 nagród jubileuszowych nauczycielom i jednej nagrody obsłudze. Dodatków, jednorazowych dodatków wyrównawczych, odpis na Zawodowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także niezbędne wydatki rzeczowe. W planie ujęto również wydatki na dowożenie uczniów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy, dokształcanie nauczycieli i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów. Przy szkole w Sosnówce dalej funkcjonuje stołówka szkolna, zabezpiecza się środki na wynagrodzenia, jedną nagrodę jubileuszową, zakup artykułów żywnościowych, gazu do kuchenek i drobnego zużywającego się sprzętu kuchennego. Ochrona zdrowia. Na profilaktykę przeciwalkoholową i zwalczanie narkomanii przeznacza się całość wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadanie to realizowane będzie przez GOPS i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z zatwierdzonym programem odwykowym i przeciwprzemocy. Na podstawie przedłożonego przez pełnomocnika preliminarza wydatków środki przeznacza się na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy tryb życia, realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej, obozów i kolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem bądź przemocą, terapię, socjoterapię i rehabilitację osób uzależnionych i ich rodzin. Zaplanowano również środki na programy polityki zdrowotnej. Opieka społeczna. Realizując ustawę pomocy społecznej, zabezpiecza się środki na pomoc mieszkańcom gminy znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzące zarówno z dotacji, jak i z dochodów własnych. Zaplanowane kwoty będą wydatkowane na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej, ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłek stały, dodatki mieszkaniowe, zasiłki okresowe, celowe i stałe, usługi opiekuńcze, dożywianie i utrzymanie GOPS. Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki będą przeznaczone na stypendia dla uczniów, plan dotyczący wkładu własnego do stypendium socjalnego wypłaconego po otrzymaniu dotacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wysokość oszacowana na podstawie roku 2020. Wspieranie rodziny. Kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny w trakcie roku częściowo z dotacji.
oraz rodziny zastępcze, czworo dzieci, w domach dziecka jedno dziecko, w placówce opiekuńczo-wychowawczej dwoje dzieci. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki przeznaczone na wywóz odpadów do Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie. Pozostała działalność dotyczy wywozu bezpańskich psów do schroniska oraz utylizacja padliny. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydzielono dotację na instytucje kultury, GOPI biblioteki. Planuje się środki na organizację imprez, takich jak koncert kolęd, przegląd tradycji wielkanocnych, rocznica Konstytucji 3 maja, konkursy recytatorskie, gminny dzień dziecka, ferie, wakacje z dziećmi, rajd rowerowy, rocznica odzyskania niepodległości, bal Andrzejkowy, warsztaty bożonarodzeniowe. Realizacja projektu Ekologiczny piknik rodzinny w Sosnówce w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 19458 zabezpiecza się. Zgodnie z rozdysponowaniem Funduszu Sołeckiego przeznacza się środki na wyposażenie remontu świetlic oraz inne zakupy zgodnie z zapotrzebowaniem poszczególnych sołectw. Kultura fizyczna. Środki będą wykorzystywane na organizację imprez sportowych, dowóz na zawody sportowe oraz marsze przełajowe. Zadania zlecone. Plan wydatków jest zgodny z przyznanymi dotacjami przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na poszczególne zadania. Środki przeznaczone będą przede wszystkim na pomoc społeczną, składki na ubezpieczenie zdrowotne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych w dziale rodzina, na realizację zadań z okresu administracji rządowej, sprawy obywatelskie i pozostałe. Ze środków Krajowego Biura Wyborczego będzie prowadzony stały rejestr wyborców w gminie. Wydatki majątkowe. Na podstawie porozumień z JST, transport i łączność, zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na zadanie pod tytułem przebudowa drogi powiatowej nr 1093L Romanów-Motwice, odcinek Czeputka-Motwica, odcinek o długości 2742. Zadania własne. Rolnictwo i łowiectwo. Zaplanowano środki w związku z przystąpieniem do projektu rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka, gdzie zaplanowano budowę sieci wodociągowej we wsi Motwica, przebudowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Sosnówce. Realizacja w 2021 roku. Transport i łączność. Budowa drogi gminnej 101-196L w Przechodzie oraz przebudowa drogi w Wygnance. Oświata i wychowanie. Zaplanowano środki na projekt termomodernizacja budynków szkolnych w gminach Siemień i Sosnówka. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W związku z wystąpieniem problemów w projekcie OZE w gminie Sosnówka budowa solarów, pieców i fotowoltaiki w roku 2020 przesunięta została na rok 2021. Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zabezpieczono środki na realizację projektu modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sosnówka i Jabłoń. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Remont świetlicy w Rozwadówce z Funduszu Sołeckiego. Projektowany budżet zamyka się z deficytem w kwocie 4 549 943,87. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich 1 224 554,08. Kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2 648 389,79. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu związanych z realizacją zadań polegającym szczególnym zasadom rozliczenia 500 tysięcy. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadania finansowego z udziałem środków Unii Europejskiej 177 tysięcy. Na dzień dzisiejszy gmina posiada następujące zadłużenie. W Banku Spółdzielczym w Wisznicach oddział Sosnówka 200 tysięcy z terminem płatności do 31 sierpnia 2021 roku. I jeszcze taka będzie zmiana w stosunku do projektu budżetu, że do momentu pierwszej sesji przeniesiemy 228 780 z drogi w Przechodzie na drogę w Rozwadówce i na pierwszej sesji wprowadzimy wolne środki i zabezpieczymy te środki wolnymi środkami własnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały budżetowej i przejdziemy do punktu 4b.
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W tym punkcie też poproszę panią skarbnik Renatę Łutkaczuk o przedstawienie tejże opinii. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez wójta gminy Sosnówka projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony przez wójta gminy Sosnówka projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych i zarządzenia nr 27/19 prezesa RIO w Lublinie z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających został upoważniony do wydania opinii o przedkładanych przez organ wykonawczy gmin projektach budżetu. Projekt uchwały budżetowej gminy Sosnówka na rok 2021 wraz z materiałami towarzyszącymi sporządzony przez wójta gminy w ustawowym terminie został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 26 listopada. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie przy przeanalizowaniu pod kątem zgodności z prawem przedłożonych dokumentów nie stwierdził zapisów naruszających prawo, dlatego postanowił wydać pozytywną opinię o przedłożonym projekcie. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowany został w sposób spełniający wymogi artykułu 212 z uwzględnieniem regulacji przepisów artykułu 242 ust. 1 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono źródła dochodu przyznane gminie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu, które szacowano na kwotę 14 102 587 71, w tym dochody bieżące 10 957 967 i dochody majątkowe 3 144 613 71. W planowanych na 2021 rok wydatkach oszacowanych na kwotę 18 652 524 58 założono wydatki na wykonanie zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, wydatki na realizowanie na podstawie umów i porozumień z innymi JST, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 322 744 12 i wydatki majątkowe 8 329 780 46. Budżet zamknął się z deficytem w kwocie 4 549 943 87. Przychodami zaplanowano w wysokości 4 749 943 87, a rozchody w kwocie 200 tysięcy. Projekt uchwały budżetowej i załączników do niej zachowuje zasady równowagi budżetowej i zasady roczności budżetu gminy. W wymienionych załącznikach kwoty ogólnie bilansują się i są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale. W dołączonym do projektu budżetu uzasadnieniu omówiono kalkulację dochodów oraz zaplanowane do realizacji wielkości wydatków. Zastosowane podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków odpowiadają na ogół zasadom określonym w rozporządzeniu ministra finansów. W sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Sosnówka na 2021 rok postanawia pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy na rok 2021. Projekt uchwały budżetowej gminy Sosnówka na 2021 rok wpłynął 26 listopada 2021 roku. Budżet gminy Sosnówka po stronie dochodów został zaplanowany w wysokości 14 102 580 71, a po stronie wydatków w wysokości 18 652 524 58. Planowany deficyt budżetu wynosi 4 549 943 87, co stanowi 32,26% planowanych dochodów. Rada Gminy postanowiła sfinansować go przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3 872 943 87 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 677 tysięcy. Wskazane źródła pokrycia deficytu mieszczą się w określonych przepisach artykułu 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia ustawy o finansach publicznych.
Otrzymanie planowanych przez gminę Sosnówka kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu uzależnione jest wyłącznie od decyzji kredytobiorców. Kwota niewykorzystanych środków będzie znana ostatecznie po złożeniu sprawozdań finansowych za 2020 rok. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający pozytywnie opiniuje możliwość finansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przechodzimy do punktu 4c, przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska i w tym punkcie prosiłbym o zabranie głosu, o przedstawienie opinii przewodniczącego tejże komisji, pana Karola Żarkiewicza. Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021. Zgodnie z wymogami uchwały Rady Gminy Sosnówka nr 30/191/2010 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. W dniu 8 grudnia bieżącego roku odbyła posiedzenie, na którym dokonała analizy projektu budżetu na 2021 rok. W wyniku analizy stwierdzono, że zawiera on wszystkie elementy wynikające z artykułu 212 ustawy o finansach publicznych. Analizując projekt budżetu, stwierdzono zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne. Punkt pierwszy. Przebudowa drogi powiatowej nr 1093L Romanów-Motwica na odcinku Czeputka-Motwica. Punkt drugi. Budowa sieci wodociągowej we wsi Motwica, przebudowa SUW w Sosnówce oraz przebudowa oczyszczalni ścieków przy szkole w Sosnówce. Punkt trzeci. Budowa drogi gminnej nr 101196L w Przechodzie. Punkt czwarty. Przebudowa drogi gminnej nr 101216L w Wygnance. Punkt piąty. Termomodernizacja budynku szkolnego. Punkt szósty. Budowa solarów, piece i fotowoltaika. Punkt siódmy. Modernizacja oświetlenia ulicznego. Realizacja tych zadań będzie uzależniona od pozyskania środków pozabudżetowych i zdecydowanie przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców gminy. Przedstawiony projekt budżetu zapewni również realizację ustawowych bieżących zadań gminy. Ze względu na zaplanowaną dużą ilość inwestycji, planowany budżet zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 4 549 943,87 zł. Na spłatę kredytów z lat ubiegłych przeznacza się 200 tysięcy złotych. Należy zaznaczyć, że zaciągane pożyczki i kredyty związane są z realizacją zadań inwestycyjnych i pozwalają na pozyskanie znaczących dla gminy środków pozabudżetowych oraz jednocześnie przyczyniają się do zdynamizowania rozwoju gminy. Biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu, komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu przedstawiony przez wójta gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie opinii Komisji Budżetu. I przejdziemy do punktu 4d, dyskusja. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Tak, Panie Krzysztofie, proszę. Przewodniczący, Wysoka Rada, ja tylko chciałem o pewne kwestie dopytać ze względu na to, że nie miałem... i również pytanie do pana wójta. Jeśli chodzi o panią skarbnik, to chciałem, bo tam są zaplanowane środki, tak zwana opłata z PSZOK. Czy pani skarbnik jest w stanie mniej więcej powiedzieć w tej chwili, jakiego rzędu to są pieniądze, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie potrafię powiedzieć. Deficyt budżetowy ten na poziomie 4,5 miliona złotych, to w ramach tego deficytu również jest pożyczka na wyprzedzające prefinansowanie z PROW w kwocie tam 1 200 000 z groszami, tak. czyli teoretycznie deficyt, no jakbyśmy odjęli to pożyczkę, to jest tam 3 miliony 300 tysięcy.
Tak. Jeśli tak. chodzi o sam budżet, to powiem tak, no jest to budżet ambitny i myślę, że jeśli uda się go zrealizować, to będzie bardzo dobrze, bo dużo tych zadań w tym budżecie jest przewidzianych, obyśmy tylko środki na te zadania dostali. Bo proszę Państwa, zaplanowaliśmy również zagospodarowanie działki tutaj tej tak zwanej podżeganie w Sosnówce. Tam zostały wydane jakieś, nie pamiętam już dokładnie, między 7 a 8 tysięcy na opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem tej działki. I moje pytanie jest takie, czy to w ogóle będzie planowane, rozumiem, że w tej chwili tego nie ma w budżecie, ale czy będzie to planowane, jeśli chodzi o rok 2021. Zrolowana została też kwestia związana z pewnymi remontami przepustów, bo wiem, że koleżanka radna zwracała się tam o remont przepustów w Wygnance i on chyba nie został zrealizowany, został przeniesiony na rok 2021. No, na ten moment też nie mamy zabezpieczonych środków na to, więc rozumiem, że będziemy w trakcie roku tych środków poszukiwać. I ostatnia kwestia, bo tak jak przeczytałem protokół z ostatniej komisji budżetowej, to tam były wymienione, o ile dobrze pamiętam, takie trzy inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców. Malowanie świetlicy w Dębowie. W Romanowie, no to myśmy zgłaszali kwestie związane z ogrodzeniem świetlicy i chyba remont schodów w Motwicy. Jak Państwo oceniacie, czy jest szansa na zrealizowanie, no bo budżet jest dość napięty, jeśli chodzi o przyszły rok, bo tak naprawdę, jak Państwo oceniacie, czy jest szansa na zrealizowanie tego i ewentualnie kiedy te zadania będą wprowadzane, czy już po ostatecznych decyzjach o przyznaniu środków, bo ja rozumiem, że jeśli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, to gmina ma oprócz tego wniosku powiatowego ma złożony wniosek na przechód i na wygnankę, więc jeśli te wnioski przejdą, no to wtedy na pewno będą realizowane, natomiast jeśli któryś z tych wniosków ewentualnie gdzieś tam nie przejdzie, no to wtedy te środki będą przenoszone. Tak to rozumiem, więc prosiłbym może o 2-3 zdania na temat no właśnie tego, jak widzicie Państwo, te kwestie, które nie zostały ujęte na ten moment w budżecie 2021 roku i korzystając z okazji, że jestem przy głosie, to jeszcze chciałem zapytać o jakby wójt mógł w 2-3 zdaniach coś więcej powiedzieć na temat tego zakupu samochodu. Co to za samochód, ile on kosztował i z jakich środków został zrealizowany? Dziękuję na ten moment. To może na początku ja powiem. To znaczy tak, w projekcie budżetu na 2021 rok ciężko było już te takie drobne inwestycje ująć, ale muszę powiedzieć, że teraz po zakończeniu tego roku mamy dużo wolnych środków. To będzie w granicach około 600 tysięcy, więc na pierwszej sesji, która będzie w roku 2021, te zadania, które były rozwinięte, wszystkie wprowadzimy, więc pokryjemy wolnymi środkami. Więc tak, droga w Rozwadówce to jest koszt 228 780. Tyle jest przewidziane. Rozumiem, że jeśli chodzi o drogę w Rozwadówce, to jakiś tam wykonawca jest, chociaż w moim przekonaniu to on się powinien pojawiać w tym momencie, jak są zabezpieczone środki w budżecie, no ale to już nie jest istotne. Rozumiem, że ktoś tą drogę, no na pewno nie wykona jej dzisiaj, bo to, co pan wójt powiedział, że miała być zrealizowana do końca tego roku, to jest nierealne, bo ja akurat wczoraj przejeżdżałem i widzę, co tam jest zrobione. Natomiast rozumiem, że no zostanie to zrealizowane i jeszcze no może też ze dwa zdania na temat, jakiej to technologii zostanie zrealizowane. To ja jeszcze może powiem tylko tyle, że na moment podpisania umowy w tym roku, po prostu te środki przeniesiemy też w tym roku, zabezpieczymy tylko po prostu formalnie, teraz na sesji, nie, które będą niewykorzystane po prostu. A już realizacja będzie w 2021 roku, a resztę może wójt dopowie. Jeśli chodzi o technologię zastosowaną na tej drodze, to po próbach łatania tego asfaltem z worków dosyć marnych,
Została tam zastosowana technologia 2 cm asfaltu na wyrównanie nierówności i dziur i 4 cm asfaltu położone na górze, więc taka została technologia. Natomiast jeśli chodzi o samochód strażacki, wykorzystaliśmy moment i samochód kupiliśmy od Rososza, ponieważ Rososz dostał za frekwencję wyborczą nowy samochód. Ten samochód, który im tam zostawał, zdaniem wszystkich jest w bardzo dobrym stanie. Notabene kupiliśmy go z pełnym wyposażeniem za 9,5 tysiąca. I zdecydowanie spełnia warunki o wiele lepsze niż ten, który był w Motwicy, bo tutaj doskonale wszyscy, przynajmniej ci, którzy go widzieli, i zacytuję strażaków, tam nie zawsze było wiadomo, czy jak nim wyjeżdżają, to wracają. Dodatkowo on już służył tylko w większości do wożenia wody. Dlatego uważam, że tutaj mam nadzieję, że ten samochód będzie jak najmniej jeździł, ale zdecydowanie lepszy samochód na pewno stwarza zwiększenie bezpieczeństwa, zwłaszcza, że tych pożarów no niestety jest. Ja sam byłem w tym roku bodajże przy 5. I przy każdym z tych pożarów był samochód z Łotwicy, plus jeszcze wiem, że miał 2 wyjazdy poza teren naszej gminy. Dziękuję bardzo, wszystko jasne. Generalnie chodziło mi o kosz, więc wiem jaki to jest kosz. Dziękuję bardzo. Tak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. 2 lata temu na sesji na koniec roku ja tam zadawałem pytanie odnośnie zadłużenia wobec korzystania z wody. Była to kwota 27 tysięcy z małym groszem. Na dzień dzisiejszy jest 58 681 tysięcy. Także wzrost w ciągu 2 lat to jest ponad 100%, jeśli chodzi o zadłużenie skorzystania z poboru wody. Wtedy pan wójt mówił, że będzie używał wszelkich prawnych możliwości, żeby to zadłużenie zmniejszać. Dlaczego ono jest tak duże i jakie działania pan wójt na dzień dzisiejszy podejmuje, żeby to zlikwidować, bo to jest po prostu, ja nie wiem, no niespotykane, żeby w ciągu 2 lat ponad 100% zadłużenie wzrosło. I ja rozumiem, że na pewno są sytuacje, gdzie trzeba poczekać, odłożyć, no bo są sytuacje różne, ludzie mają problem z płatnościami, jakieś zdarzenia losowe, choroby, no to jak najbardziej, ale w takim zastraszającym tempie to zadłużenie by nie rosło. Także tutaj proszę o odpowiedź, jakie pan podejmuje działania wobec powyższego, żeby to zadłużenie zlikwidować albo diametralnie zmniejszyć. Przepraszam. A następne pytanie odnośnie naszego słynnego na powiat, na województwo GS-u. Też kilkakrotnie poruszałem ten temat i pani prawnik się wypowiadała, pan wójt się wypowiadał, mówiliśmy o upadłości i o zaproszeniu likwidatora. No i nie wiem, ale na dzień dzisiejszy to wydaje mi się, że też ten temat śpi. Czy my już zostaniemy z tym bałaganem w centrum Sosnówki, czy to do końca świata jeden dzień dłużej, czy jest jakieś rozwiązanie? Dziękuję bardzo. I odpowiadając na pierwsze pytanie, to tak, ma pan rację. Próbowałem przy pomocy dostępnych środków i negocjacji wyegzekwować te zaległości, natomiast no niestety brak chęci, brak współpracy, więc podjąłem decyzję, że gmina przekazuje poprzez kancelarię prawną dłużników do innych organów i mam nadzieję, że ta ściągalność
już teraz będzie, gdyż ja wyczerpałem możliwości prawne, które gmina posiada w celu wyegzekwowania zadłużenia. Od tego są też inne instytucje, które będą wspierały. Tak próbowałem i tutaj doskonale też Państwo o tym wiecie, bo dalej uważam, że trzeba wyciągnąć rękę, jeżeli gdzieś tam ktoś się potknie, ale nie można tego robić w nieskończoność, dlatego już te tematy zostały przekazane dalej. Natomiast jeśli chodzi o GS, tak, rozmawiałem niejednokrotnie z panią likwidator, mówiłem jej o, zapraszałem ją na sesję, ustaliliśmy ostatecznie tuż przed, jak powstała pandemia, że pojedzie do sądu i złoży wniosek o upadłość. W momencie, kiedy zaczęła się pandemia, dowiedziałem się, że no, na razie jest COVID, więc nie pojedzie, ale zgłosi ten wniosek. No i tutaj też staramy się wszelkimi możliwymi, dostępnymi, prawnymi sposobami rozwiązać tą sytuację. Natomiast no niestety też gmina ma pewne ograniczenia. No też nie przekroczymy pewnych granic po prostu. Natomiast to, co możemy, to robimy cały czas. Z GS-em to jest naprawdę skomplikowana sprawa. No na pewno. O czym doskonale pan też wie, bo to też nie jest... Ten GS to też nie jest... To nie pojawiło się znienacka i to nie jest roczna czy dwuletnia, no to się wiele lat już ciągnie, więc... Nie, no ja się całkowicie... Ale cały czas się staramy, proszę mi wierzyć, że cały czas pani prawnik stara się w jakikolwiek sposób rozwiązać tą sytuację. Kłopotliwą dosyć. Ja się całkowicie z panem wójtem zgadzam, że nie jest to sytuacja jakaś, która powstała bieżąca, jest to kwestia kilkunastu lat, a może już koło 20. I powiem szczerze, że ja też nie do końca rozumiem, pani likwidator nie chce po prostu tego zlikwidować. Tylko też ja nie mogę... pójść do sądu i ogłosić... Ja też nie mogę tego do końca zrozumieć, dlaczego, że na pewno gmina też i pan ma jakieś tam ograniczone możliwości działania, no ale no bo jeśli nic nie będziemy robić, jeśli nikt nic nie będzie robił w tej kwestii, no to zostaniemy z tym, że tak nazwę w cudzysłowie, bałaganem i no tak to się skończy pewno. Tyle, ile możemy i ile przepisy nam pozwalają, cały czas staramy się z tym walczyć. Tak jak z wcześniejszymi, z tymi zadłużeniami, gdzie no kiedyś trzeba było powiedzieć stop i ten stop został po prostu powiedziany i mam nadzieję, że zostanie to zadłużenie wyegzekwowane. Tak też cały czas mam nadzieję, że w końcu z tym GS-em zrobimy przynajmniej jako taki porządek. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w punkcie dyskusji? Dobrze, jeśli nie ma chętnych, przejdziemy do podpunktu E, przedstawienie zmian wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami i podjęcie uchwały. W tym punkcie na początku przedstawię projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ustęp 2, artykułu 230 ustęp 6 i artykułu 232 ustęp 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Sosnówka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, podpunkt pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2027 obejmującą prognozę kwot długu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. Podpunkt drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Podpunkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy Sosnówka do zaciągania obowiązań. Podpunkt pierwszy. Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku. Podpunkt drugi. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań. Podpunkt pierwszy. Związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
Podpunkt drugi z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe. Paragraf czwarty. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikające z rozstrzygniętych konkursów. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 9/51/2019 Rady Gminy Sosnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu prosiłbym jeszcze o zabranie głosu panią skarbnik wraz z objaśnieniami do przedstawionej uchwały. Uzasadnienie do przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Sosnówka na lata 2021-2027. Wieloletnią prognozę finansową przedstawia się na lata 2021-2027 obejmującą prognozą kwoty długu, okres spłaty kredytu inwestycyjnego długoterminowego, umowy z bankami i realną możliwością spłaty rat kredytu i odsetek w stosunku do wysokości budżetu. Wskaźniki przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej. Dochody bieżące w 2021 roku zostały zaplanowane na podstawie aktualnych stawek podatków i opłat obowiązujących w roku 2020 oraz na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody bieżące w latach 2021-2023 zaplanowano niewielki wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2020. Dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w takiej samej wysokości jak w roku 2020. Ujmuje się w następnych latach tylko dotacje ciągłe, sukcesywne z pomocy społecznej, dział rodzina, rejestr wyborców, administracja publiczna. Nie planuje się dochodów występujących sporadycznie, które trudno oszacować. Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w roku 2021-2022 są zaplanowane na podstawie projektów, które otrzymały dofinansowanie, jak i również złożonych projektów. To jest OZE w gminie Sosnówka, rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka, gdzie zaplanowano budowę sieci wodociągowej we wsi Motwica, przebudowa stacji uzdatniania wody w Sosnówce oraz przebudowę oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Sosnówce, modernizacja i budowa oświetlenia na terenie gminy Sosnówka i Jabłoń. Przy prognozowaniu wydatków podzielono na grupy wydatków bieżących i majątkowych. W roku 2021 wydatki bieżące są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020 z wyjątkiem zadań zleconych. Natomiast w latach 2022-2027 planuje się niewielki wzrost wydatków bieżących. Wydatki majątkowe, zaplanowano wydatki na następujące inwestycje. Pomoc finansowa dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 1093L Romanów Motwica, odcinek Czeputka Motwica. Zaplanowano środki na projekt infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sosnówka, budowa drogi gminnej w Przechodzie oraz przebudowa drogi w Wygnance, termomodernizacja budynków szkolnych w gminach Siemień i Jabłoń, projekt OZE w gminie Sosnówka, modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sosnówka i Jabłoń, remont świetlicy w Rozwadówce. Przychody budżetu w 2021 roku w kwocie 4 749 943,87 ujęto tu środki pochodzące z przychodów zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 224 544,08, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 500 tysięcy zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 177 tysięcy i przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 848 389,79. Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramu 200 tysięcy zł. Bank Spółdzielczy w Sosnówce z terminem płatności
do 31 sierpnia 2021 roku. Gmina posiada poręczenie dotyczące Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie do 2029 roku. Projekt budżetu zamknął się deficytem w kwocie 4 549 943,87. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, kredytów i zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących z udziałem środków Unii Europejskiej. Zmiana w stosunku do projektu budżetu jest taka, że ze środków drogi w przechodzie przesuwamy 229 780 zł na budowę drogi w Rozwadówce, gdzie kwoty budżetu nie legną zmianie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przedstawienie objaśnień. Do uchwały, czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Głosowanie imienne przez... Będę odczytywał kolejno z listy nazwiska i prosiłbym o oddawanie głosów. Przystępujemy do głosowania. Pan Wróczuk Krzysztof. Jestem za. Pan Hilczuk Władysław. Jestem za. Pan Dacewicz Maciej. Jestem za. Pani Hołowieniec Barbara. Jestem za. Pan Kamienowski Wiesław. Jestem za. Pan Karpiuk Mieczysław. Jestem za. Pani Dorota Mitry. Jestem za. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Edyta. Jestem za. Pan Dobryszuk Tomasz. Jestem za. Pan Wegiera Kamil. Jestem za. Pan Żarkiewicz Karol. Jestem za. Dziękuję bardzo za te głosy. Przedstawiam wyniki głosowania. Głosów za 12, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej została podjęta. Przejdziemy kolejno do punktu F, punktu czwartego, głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez wójta. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litery D litery I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Sosnówka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14 102 580 złotych 71 groszy, z tego dochody bieżące w kwocie 10 957 967 złotych i dochody majątkowe w kwocie 3 144 613 złotych i 71 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 182 209 złotych. Podpunkt drugi. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 13 125 zł. Paragraf trzeci, podpunkt trzeci. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3000 zł. Paragraf drugi. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18 652 924 zł i 58 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 10 322 744 zł i 12 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 8 329 780 zł i 46 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym. Podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 182 209 zł. Podpunkt drugi. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 157 371 zł i 48 groszy. Podpunkt trzeci. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 12 525 zł. Paragraf, podpunkt czwarty, przepraszam. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 600 zł. Podpunkt piąty. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 940 125 zł i 40 groszy. Paragraf trzeci.
Podpunkt pierwszy. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określał się w wysokości 4 509 943 zł i 87 groszy. Podpunkt drugi. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z podpunkt A. Kredytów i pożyczek 3 872 943 zł i 87 groszy. Podpunkt B. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań polegających szczegółowym zasadą rozliczenia 500 000 zł. Podpunkt C. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej 177 tysięcy. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 749 943 zł i 87 groszy. Podpunkt drugi. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 200 tysięcy zł. Podpunkt trzeci. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określanych za źródło przychodu oraz rozchodu zestawione zostały załącznikiem numer 3. Paragraf piąty. W budżecie gminy tworzy się rezerwy. Podpunkt pierwszy. Ogólną kwocie 18 652 zł i 52 groszy. Podpunkt drugi. Celową w kwocie 30 330 zł z przeznaczeniem na podpunkt A. Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 30 330 zł. Paragraf szósty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik numer 4. Paragraf 7. Określa się podpunkt 1. Wydatki na zadania inwestycyjne zgodne z załącznikiem numer 5. Podpunkt 2. Wydatki na programy finansowane z budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem numer 6. Paragraf 8. Podpunkt 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 855 407 zł i 14 groszy. Podpunkt drugi. Limity zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe nie może przekroczyć kwoty 50 tysięcy złotych. Podpunkt trzeci. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 100 tysięcy złotych. Paragraf dziewiąty. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 23 908 złotych. Paragraf 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 225 327 zł i 60 groszy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 11. Podpunkt 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 100 tysięcy zł. Paragraf 2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym w kwocie 100 tysięcy zł. Paragraf 12. Podpunkt 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 miliona złotych. Podpunkt 2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonych w załączniku nr 3. Podpunkt 3. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań zaliczanych do długu innych niż kredyty, pożyczki, papiery wartościowe w kwocie 50 tysięcy złotych. Paragraf 13. Podpunkt 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej. Podpunkt 2. Upoważnia się wójta do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy. Podpunkt 3. Upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze podpunkt pierwszy, zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu do środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Podpunkt drugi, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i podlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą w wyniku budżetu. Podpunkt trzeci, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Paragraf 14. Upoważnia się wójta gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż banki prowadzące obsługę budżetu gminy. Paragraf 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Odczytam nazwiska kolejno z listy. I poproszę o zabranie głosu pan Bruczuk Krzysztof z
Za. Pan Chińczuk Władysław. Jestem za. Pan Nacewicz Maciej. Jestem za. Pani Chałowiec Barbara. Jestem za. Pan Kalinowski Wiesław. Jestem za. Pan Karpuk Mieczysław. Jestem za. Pani Mitrów Dorota. Za. Pani Pawła Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Edyta. Jestem za. Pan Dobryszuk Tomasz, jestem za. Pan Wegera Kamil. Jestem za. Pan Żelkiewicz Karol. Przedstawiam wyniki głosów za. 12 głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 5, zmiana wieloletniej prognozy finansowej. I w tym punkcie poproszę panią skarbnik Renatę Tkaczuk o zbiorcze przedstawienie uzasadnienia dotyczącego prognozy finansowej i zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Tutaj tylko przeniesiemy środki z drogi w Przechodzie na budowę drogi w Rozwadówce i zabezpieczamy środki na zakup samochodu strażackiego 9 tysięcy i dostosowujemy plan dochodów i wydatków już do wykonania. Tylko tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały. Uchwała numer 14/89/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na podstawie artykułu 228 ust. 2 artykułu 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 9/51/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. W ustalonym paragrafie 1 ustęp 1 punkt 1 uchwały załączniku nr 1 obejmującym wieloletnią prognozę finansową wprowadza się zmiany, w związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określanych w załączniku nr 2 do uchwały. Podpunkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienie przyjętych wartości. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Zmiany prognozy finansowej. Pan Bruczuk Krzysztof. Za. Pan Chińczuk Władysław. Za. Pan Dacewicz Maciej. Jestem za. Pani Hołowiec Barbara. Jestem za. Pan Kalinowski Wiesław. Jestem za. Pan Karpiuk Mieczysław. Jestem za. Pani Mitrów Dorota. Pani Pawli Krystyna. Jestem za. Pani Wicemian Edyta. Jestem za. Pan Bartoszuk Tomasz, jestem za. Pan Wegiera Kamil. Jestem za. Pan Żelkiewicz Karol. Jestem za. Bardzo. Przedstawiam wyniki głosów za 12, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta. Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad, zmiany w budżecie gminy na 2020 rok. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały. Uchwała numer 14/90/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litery D litery I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Sosnówka uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 11 672 686,43 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 11 637 525,87 zł. I dochody majątkowe w kwocie 34 660,56 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym. Podpunkt pierwszy. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 239 652 zł. Podpunkt drugi. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15 206,71 zł. Podpunkt trzeci. Dochody z tytułu opłaty kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3000 zł. Podpunkt czwarty. Dotacje celowe na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4000 zł. Paragraf drugi.
Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 11 293 421,72 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 10 824 385,74 zł. I wydatki majątkowe w kwocie 469 036 zł. Zgodnie z załącznikiem numer 2, w tym podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadania zlecone gminie ustawiają w kwocie 4 239 652 zł. Podpunkt drugi. Wydatki na zadania zrealizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 82 tysięcy zł. Podpunkt trzeci. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 14 606 zł i 71 groszy. Podpunkt czwarty. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 600 zł. Podpunkt piąty. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65 994 zł i 80 groszy. Podpunkt szósty. W paragrafie czwartym określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy w kwocie 378 764 zł i 69 groszy. Paragraf czwarty, podpunkt pierwszy. W załączniku numer 1, 2, 3, 4, 5, 6 wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem 1, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Paragraf piąty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf szósty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Dobrze, jeśli nie ma chętnych, przystępujemy do głosowania. Pan Bruczuk Krzysztof. Za. Pan Chilczuk Władysław. Jestem za. Pan Dacewicz Maciej. Za. Pani Chorwiec Wanda. Jestem za. Pan Kalinowski Wiesław. Jestem za. Pan Karpik Mieczysław. Jestem za. Pani Mitrów Dorota. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Eryka. Jestem za. Pan Dobryszuk Tomasz, jestem za. Pan Bagiera Kamil. Jestem za. Pan Tarkiewicz Karol. Jestem za. Dziękuję bardzo za oddane głosy. Przedstawiam wyniki. Głosów za 12, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtu przewodniczącemu rady i diet radnym. Przejdę do odczytania propozycji uchwały. Uchwała numer 14/91/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtu przewodniczącemu rady gminy, diet radnym i członkom stałych komisji. Na podstawie artykułu 25 ustęp 4, 6, 7 oraz 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się miesięczny dietoryczałt przewodniczącemu Rady Gminy Sosnówka w kwocie 800 zł. Paragraf drugi. Podpunkt pierwszy. Ustala się kwotę diety radnym stanowiącym ekwiwalent za stracony czas i zwrot kosztów podróży w wysokości 150 zł za każde uczestnictwo w pracach organów samorządowych. Podpunkt drugi. Przewodniczącym stałych komisji za udział w posiedzeniu i przewodniczeniu komisji ustala się kwotę diety 170 zł za udział w sesjach jak wszyscy radni. Podpunkt trzeci. Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy w przypadku, gdy zastępuje przewodniczącego w prowadzeniu sesji 200% diety jak przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy. Paragraf drugi. Traci moc uchwała numer 11/70/2004 Rady Gminy Sosnówka z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości diet ryczałtu przewodniczącemu Rady Gminy, diet radnym, członkom stałych komisji i sołtysom. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Dobrze. Jeśli przystępujemy do głosowania. Pan Bruczuk Krzysztof. Za. Pan Chilczuk Władysław. Wstrzymuję się. Pan Dacewicz Maciej. Za. Pani Chowiec Barbara. Wstrzymuję się. Pan Kalinowski Wiesław. Za. Pan Karpik Mieczysław. Wstrzymuję się. Pani Mitrów Dorota. Za. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Nedyda.
Wójta. Wstrzymuję się. Pan Bartoszko Tomasz, jestem za. Pan Węgier Kamil. Jestem za. Pan Rzepiewicz Karol. Jestem za. Dziękuję bardzo za oddane głosy. Przedstawiam wyniki głosowania. Głosów za 8, głosów wstrzymujących się 4. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety ryczałtu przewodniczącemu Rady i diet radnym została podjęta. Przejdziemy kolejno do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta gminy. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały. Uchwała nr 14/92/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sosnówka. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się wynagrodzenie miesięczne wójta gminy Sosnówka w następujących wysokości. Podpunkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze 4,5 tysiąca zł. Podpunkt drugi. Wydatki, dodatek funkcyjny 900 zł. Podpunkt trzeci. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Podpunkt czwarty. Dodatek za wysługę lat zgodnie z zaliczonymi i posiadanym stażem pracy. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 1/5/2018 Rady Gminy Sosnówka z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Sosnówka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Tak, proszę. Ja chciałam zapytać, ile będzie wynosiła ta podwyżka kwotowa? $600 brutto. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dobrze, jeśli nie ma... do głosowania. Pan Wróczuk Krzysztof. Za. Pan Chilczuk Władysław. Jestem za. Pan Dacewicz Maciej. Za. Pani Chłowiec Barbara. Nie. Pan Kalinowski Wiesław. Pan Karpik Mieczysław. Wstrzymuję się. Pani Mitrów Dorota. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Zenia Edyta. Wstrzymuję się. Pan Dobryszuk Tomasz, jestem za. Pan Dagiera Kamil. Jestem za. Pan Żarkiewicz Karol. Jestem za. Dziękuję Państwu za dane głosy. Przedstawiam wyniki głosowania. Głosów za 9, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia wójta gminy została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały. Uchwała nr 14/93/2020 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Zatwierdza się gminy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w danym punkcie obrad? Dobrze, więc przystępujemy do głosowania.
Pan Bruczuk Krzysztof. Za. Pan Hiczuk Władysław. Jestem za. Pan Decewicz Maciej. Za. Pani Kołowiecki Barbara. Za. Pan Kalinowski Wiesław. Za. Pan Karpiuk Mieczysław. Jestem za. Pani Mitru Doroda. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Edyta. Jestem za. Pan Wyszyk Tomasz, jestem za. Pan Bagiera Kamil. Pan Barkiewicz Karol. Dziękuję bardzo za oddane głosy. Przedstawiam wyniki głosów. Za 12 głosów, przeciw i wstrzymujących się nie było. Stwierdzam, że uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok została podjęta. Przejdziemy kolejno do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2021 rok. Przystąpię do odczytania propozycji uchwały. Uchwała numer 14/94/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady i stałych komisji Rady Gminy na 2021 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 68 statutu gminy Sosnówka stanowiącego załącznik do uchwały nr 6/32/2019 Rady Gminy Sosnówka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Sosnówka Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Podpunkt pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci. Przyjmuje się plan pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Podpunkt czwarty. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Podpunkt piąty. Przyjmuje się plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się Radzie i przewodniczącym stałych komisji Rady Gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać? Tak, pan Krzysztof Bruczuk, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chciałem zaproponować takie drobne zmiany, jeśli chodzi o plan pracy Rady Gminy i plan pracy Komisji Budżetowej. To znaczy chciałem zaproponować, żeby plan pracy Rady Gminy w miesiącu marcu rozszerzyć o informacje na temat działalności Fundacji dla Gminy Sosnówka, bo mamy coś takiego, taki twór jak Fundacja dla Gminy Sosnówka, którym tam kiedyś miałem okazję też zarządzać, natomiast na dzień dzisiejszy no nie wiem, co tam się dzieje, czy oni dysponują jeszcze jakimiś środkami i co ewentualnie robią, czy też wszystkie środki zostały wydatkowane. I też bym prosił tutaj o rozszerzenie planu pracy, o informacje na temat działalności i wyniku finansowego spółki Energia Dolina Zielawy, gdzie gmina Sosnówka jest, że tak powiem, partnerem i udziałowcem tej spółki. Jeśli to, nie wiem, jaki tam termin będzie możliwy, jeśli chodzi o wpisanie do planu pracy, ale myślę, że taki realny termin, jeśli chodzi o wpisanie pracy, to jest czerwiec, dlatego że gdzieś tam w czerwcu będzie na pewno już taka pełna informacja za rok 2020. Jeśli będzie to wcześniej i będzie mógł na którejś z wcześniejszych sesji pan wójt przedstawić tę informację, to będzie bardzo dobrze. Natomiast jeśli chodzi o Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska, Mógłbym przerwać tylko na chwilę. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o propozycję właśnie co do czerwca, to tak żeby sformułować ten punkt, nad którym będziemy głosować za chwilkę, to pana propozycja jest w czerwcu. Informacja z działalności na temat działalności i wyniku finansowym spółki Energia Dolina Zielawy. Z działalności o wyniku finansowym spółki Energia Dolina Zielawy. Za ubiegły rok mieliśmy taką informację, myślę, że tam spółka ma się dobrze i ten wynik finansowy pewnie będzie za ubiegły rok był na plusie, więc za ten rok też pewnie będzie na plusie, ale myślę, że taka informacja dla radnych też by była
potrzebna, natomiast jeśli chodzi o, no tak, taka jest moja propozycja, bo pierwsza sesja jest w marcu najbliższa, jak będzie wcześniej, no to będzie wcześniej, to ewentualnie jeszcze kilka zdań na temat działalności Fundacji dla Gminy Sosnówka, na temat działalności Fundacji dla Gminy Sosnówka. Już jest rozwiązana? No to ja, no dobre, no to jeśli tak, no to jest bezzasadne, bo ja nawet nie wiedziałem o tym, że jest rozwiązane. Dobrze, okej, okay, no to tego oczywiście nie zgłaszam. Natomiast jeśli chodzi o plan pracy komisji, to ewentualnie prosiłbym w marcu o rozszerzenie, bo tutaj mamy tam program opieki nad zwierzętami, sprawy bieżące, rozszerzenie o informacje na temat, no powiedzmy, pozyskanych środków przez gminę na realizację poszczególnych inwestycji, bo myślę, że może gdzieś tam w marcu już będzie wiadomo, te konkursy będą rozstrzygnięte, więc dobrze by było tutaj też, żebyśmy mieli tą informację. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, panie Władysławie. Proszę. Ja mam tylko drobną uwagę do planu pracy Rady Gminy, taką literówkę, bo to jest w liczbie porządkowej 6-8. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Dobrze, to wstępnie pochylimy się właśnie, przegłosujemy, czy zamieścić te, w sumie zbiorczo, te dwa punkty, jeśli chodzi o plan pracy Rady Gminy Sosnówka. W czerwcu informacja z działalności i wynikach finansowych Doliny Zielawy oraz jeśli chodzi o Komisję Budżetu Finansów Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o marcowy plan, informacja na temat pozyskanych środków. Tutaj tylko ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że staram się na bieżąco informować o pozyskanych środkach tudzież składanych wnioskach. A jeśli chodzi o energię Doliny Zielawy, jak tylko dostanę zestawienie za ten rok, to też niezwłocznie Państwu przedstawię. Dobrze, to przystępujemy do głosowania. Czy te dwa punkty zamieszczamy? I tu już głosowanie przez podniesienie ręki. Kto jest za umieszczeniem tych dwóch dodatkowych punktów? Dziękuję Państwu bardzo za dane głosy, czyli jednomyślnie dopisujemy te dwa punkty. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś uwagi, jakieś pytania? Przystępujemy do głosowania w sprawie planów pracy Rady Gminy i Stałych Komisji. Pan Kluczuk Krzysztof. Za. Pan Chilczuk Władysław. Jestem za. Pan Dacewicz Maciej. Tak. Pani Kołowinić Barbara. Jestem za. Pan Kalinowski Wiesław. Pan Karpiuk Mieczysław. Jestem za. Pani Mitruk Dorota. Pani Pawlik Krystyna. Jestem za. Pani Cenia Dedyta. Jestem za. Pan Łukasz Tomasz. Jestem za. Pan Legiera Kamil. Pan Rzepkiewicz Karol. Dziękuję bardzo za oddane głosy. Przedstawiam wyniki. Głosów za 12, głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. Stwierdzam, że uchwała w sprawie planów pracy Rady Gminy i stałych komisji na 2021 rok została podjęta. Przejdziemy do punktu 11, wolne wnioski. I tutaj na początku chciałbym zabrać głos w celu przypomnienia, bo bardzo nagli termin. Jeszcze to dotyczy kilku radnych, jeśli chodzi o poprawki dotyczące oświadczeń majątkowych. I to już jest taki termin, w którym sprawą trzeba się zająć praktycznie poniedziałek, wtorek, bo gmina dostaje ponaglenia. Właściwie trzeba by było rozpocząć już niemal tą drogę jakby usunięcia z rady, ale jeszcze jest taki ostatni czas, więc prosiłbym na samym początku tygodnia, w ciągu pierwszych dwóch dni, załatwić tą sprawę. Tyle ode mnie. I czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? W statucie gminy jest też o dostarczaniu usprawiedliwień, jeżeli ktoś nie był na sesji i wiem, że tego nie ma, to też trzeba ponaglić radnych o takie dostarczenie usprawiedliwienia, bo to jest też ważne. Skoro podjął się być radnym, no to niech wywiązuje się
od swoich mieszkańców dostał głos i mandat, to niech się wywiązuje przynajmniej w jakiejś tam części. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy punkt wolne wnioski. Czy ktoś jeszcze z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos? Jeśli tak, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, drodzy Państwo, korzystając z okazji, może to nie są akurat wolne wnioski, ale w tym punkcie, kiedy wszyscy jesteśmy tutaj obecni, mając na uwadze to, jaki mamy dzisiaj dzień, to ze swojej strony chciałbym złożyć najlepsze życzenia na ten nadchodzący przyszły rok i to, co mi się nasuwa, to żebyśmy jak najszybciej wrócili już do normalności. Bo chyba tego sobie i nam wszystkim najbardziej brakuje. Dziękuję. Dziękujemy bardzo za życzenia. Ja również od siebie chciałbym złożyć serdecznie życzenia dla wszystkich mieszkańców, dla Wysokiej Rady. No, ten rok był dość dziwny, dał w kości co po niektórym osobom, no, zmienił nasz styl życia. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy wracać powoli do normalności i przede wszystkim no, w związku z pandemią życzyłbym Wam wszystkim zdrowia i szczęśliwego nowego roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby z Państwa jeszcze może na końcu zabrać głos? Tak, Pan Karol, proszę bardzo. Dziękujemy. Wracam się z prośbą o naprawę zaworu przy hydrancie znajdującego się przy remizie w Lipinkach. Dziękuję. To jeszcze może ktoś się udzieli, nie? Dobrze. To dziękuję Państwu bardzo za dzisiejszą obecność i zamykam 14. sesję Rady Gminy Sosnówka. Dziękuję bardzo.